Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do słuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Wszystkie odcinki Spoilermastera są i pozostaną darmowe, w szerokim dostępie, ale jeżeli zechcecie wesprzeć mój podcast, będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy Michałowi Chudlińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Bardzo dziękuję im wszystkim, a także wszystkim, którzy wspierają podcast na Patronite i wszystkim, którzy go słuchają, szerując. Bardzo Wam dziękuję za to, że Spoilermaster zyskuje coraz to nowych słuchaczy. Dzisiaj kolejny odcinek mówionej historii kina polskiego, cyklu, w którym zwracam się do samych polskich filmowców, żeby opowiedzieli historię filmów, przy których pracowali. Dzisiejszy odcinek to już drugi w serii poświęconej Markowi Piestrakowi. Już za nami odcinek o Klątwie Doliny Węży z roku 1987 i dzisiaj cofamy się w przeszłość o 5 lat i opowiem Wam o filmie Wilczyca z roku 1982, a w zasadzie opowiedzą o nim sami twórcy, ponieważ w dzisiejszym odcinku usłyszymy głosy następujących twórców. Marka Piestraka, reżysera filmu Wilczyca, Marii Kuźmińskiej-Lebiedzik, montażystki tego filmu, Wiesławy Chojkowskiej, dekoratorki wnętrz tego filmu, Alicji Kozłowskiej-Mielczarek, charakteryzatorki pracującej przy tym filmie i gwiazdy tego filmu, to znaczy aktorki Iwony Bielskiej, która wcieliła się w podwójną rolę Julii i Maryny. Film Wilczyca, nakręcony w trudnych dniach stanu wojennego, o czym dzisiaj usłyszymy, wszedł na ekrany w roku mojego urodzenia, to znaczy w roku 1982 i zbliżają się jego 40. urodziny. Bardzo lubię ten film, miałem go okazję niedawno oglądać na festiwalu Octopus w Gdańsku w pięknej, cyfrowo odnowionej kopii w towarzystwie Marka Piestraka i była to naprawdę duża przyjemność. Film Wilczyca jest polskim horrorem, jest próbą nakręcenia polskiego horroru, który nie tylko nawiązuje do słowiańskich mitów, nie tylko nawiązuje do postaci właśnie Wilczycy czy kobiety Wilka, ale także ma źródło w postaci bardzo dobrego opowiadania Jerzego Gierałtowskiego pod tytułem Wadera. To opowiadanie znajduje się w wyborze opowiadań Gierałtowskiego pod tytułem Pogrzeb Lwa, wydanym w Warszawie w roku 1977. Opowieść Wilczycy jest filmowo zakorzeniona w czasie Wiosny Ludów, około roku 848. Śledzimy losy niejakiego Kacpra, który pochodzi z drobnej szlachty, jest zarządcą większego majątku i w tle przetaczają się walki niepodległościowe. W tle są zaborcy austriaccy, a głównym wątkiem Wilczycy jest tak naprawdę starcie Kacpra z niepokojącą kobiecą seksualnością. Film zaczyna się od śmierci jego żony Maryny, o której mówi się wprost, że żyła bardzo rozpustnym życiem. Nie poznajemy wiele jego szczegółów, ale ona umiera w trakcie próby aborcji, po czym zostaje zakopana i jest taka sugestia, że należy ją przebić osikowym kołkiem, ponieważ zagnieździło się w niej zło. Kacper nie godzi się na przebicie swojej żony owym kołkiem i tym samym zaprasza do świata o właśnie ową wilczycę. Wilczycę, która jest swoistym wcieleniem ponownym
ponownym Maryny. Druga część filmu rozgrywa się już przede wszystkim w posiadłości jakiego hrabiego Ludwika i później także na bezdrożach nieopodal tej posiadłości. Ludwik nie dość, że jest zaangażowany w walki niepodległościowe i dlatego musi się liczyć z reperkusjami, stąd też w pewnym momencie próba ucieczki przed Austriakami. Ma piękną żonę, żonę Julię, którą gra ta sama Iwona Bielska, żonę Julię, która ma nie dość, że najprawdopodobniej romans ze swoją służką, co jest takim wątkiem lekko queerowym w całym filmie, ale także, jak orientujemy się w przebiegu akcji, miała ona także dosyć rozpasany romans z austriackim oficerem Ottonem, zagranym przez Olgierda Łukaszewicza. Innymi słowy, także i w niej mamy wątek nieposkromionej kobiecej seksualności, która budzi lęk w męskich bohaterach. Budzi lęk w postaci Ludwika, jej męża, ale także budzi lęk w postaci Kacpra. I jeżeli by się pokłócić o takie freudowskie odczytanie opowiadania Gierautowskiego, to bardzo łatwo jest to zrobić. Filmowcy zrezygnowali z zawarcia informacji w filmie, która pojawia się w opowiadaniu, że Kacper został w trakcie walk niepodległościowych ugodzony w przyrodzenie i jest po prostu impotentem. Tego nie ma w filmie, ale ślady tego właśnie myśli, że Kacper patrzy na kobiety z pewną podejrzliwością, boi się właśnie tej wyzwolonej seksualności, w filmie jak najbardziej pozostały. Film Wilczyca ma w takiej gdzieś głębinowej swojej wymowie bardzo wyraźny wątek poświęcony właśnie kobiecej seksualności. W pewnym momencie Julia krzyczy do swojego męża i mówi o tym, że cóż z ciebie za mężczyzna, wy tutaj mężczyźni jesteście tylko zainteresowani właśnie tym spiskowaniem, tą walką niepodległościową, ja tymczasem mam swoje cielesne potrzeby. I troszeczkę można by przeczytać całe opowiadanie Jerzego Gierautowskiego jako taką trochę freudowską lekturę polskiej duszy męskiej i kobiecej, męskiej właśnie zafrasowanej niepodległością ojczyzny, ale porzucającej tym samem przyjemności ciała i zostawiającej niejako kobiety samym sobie, kobiety z ich potrzebami fizycznymi, które w tym przypadku, właśnie w tym języku horroru, języku opowieści grozy, przeradzają się w coś spotworniałego, właśnie w ową wilczycę. Innymi słowy, Julia jest w stanie się nasycić dopiero, kiedy spotyka owego pięknego Austriaka. Mężczyźni polscy w tym filmie, w tym opowiadaniu są konsekwentnie pokazani właśnie jako słabsi, jako pochłonięci tymi wielkimi sprawami państwa, wielkimi sprawami ojczyzny, której na mapie nie ma. No i tak jak mówię w opowiadaniu, na dodatek Kacper jest mężczyzną okaleczonym, pozbawionym męskości. Więc można powiedzieć, że opowiadanie Gierautowskiego przerabia na opowieść grozy taki topos związany z kulturą polską okresu rozbiorowego, to znaczy, że potrzeby ciała są gdzieś tam na drugim, trzecim planie, najważniejsze są potrzeby ojczyzny. No i tutaj ta wyparta siła seksualna powraca właśnie w postaci Wilczycy. Ten film bardzo pięknie nakręcony, zdjęcia Janusza Pawłowskiego, powstawał w bardzo trudnych warunkach i finansowych, i politycznych, powstawał w trakcie stanu wojennego i dzisiaj głosami właśnie tych współtwórców, o których powiedziałem, usłyszymy historię powstania tego filmu. Film był sukcesem frekwencyjnym w momencie, kiedy miał premierę. Po latach oczywiście niektóre efekty w nim zastosowane, często chałupniczo, mogą troszeczkę śmieszyć, ale na pewno szacunek budzi sprawność narracyjna Marka Piestraka i całej ekipy i jest to film, podkreślam, wielkiej urody. Warto polować na wersję odrestaurowaną. Mam nadzieję, że ona się pojawi chociażby w świeżo otwartym serwisie 35 mm, który będzie prezentował właśnie dzieła polskie po rekonstrukcji. Muszę powiedzieć, że różnica między obejrzeniem tego filmu na DVD, nawet tym wydanym przez Kino Polska już dobrych 15 lat temu, a filmem w tej wersji odrestaurowanej, którą miałem okazję widzieć w Gdańsku, jest kolosalna. Naprawdę ta wersja pozwala docenić urodę zdjęć i dużą, duże taką filmową po prostu urodę tego filmu. Tak jak mówię, przy wszelkich drobnych niedociągnięciach i też brakach związanych z budżetem, ten film po prostu jest bardzo dobry, dobrze się go ogląda i tak jak mówię, i zdjęcia Janusza Pawłowskiego, i muzyka Jerzego Matuli są dużej urody, no, że nie wspomnę o świetnej stawce aktorskiej na czele z Iwoną Bielską.
ale także z Krzysztofem Jasińskim, z Olgierdem Łukaszewiczem, ze Stanisławem Brejdygantem, Henrykiem Machalicą, Leonem Niemczykiem. No to są naprawdę znakomite nazwiska. Hanna Stankówna jako owa służka Julii, zakochana w niej. Jest to po prostu bardzo dobry film, który notabene właśnie zostaje doceniony na świecie, ponieważ w takiej antologii Blu-ray wydanej w Stanach Zjednoczonych, poświęconej właśnie horrorom z wątkami ludowymi, która jest teraz niedługo ukaże się, już jest dosyć szeroko reklamowana, pisałem o niej także na profilu spoilermasterowym. Wilczyca wśród wielu filmów z całego świata jest także zawarta, właśnie jako ten horror z wątkami ludowymi, folkowymi. Jak domyślam się, ponieważ wydanie jest Blu-ray, no domyślam się, że to też jest w tej wersji odrestaurowanej, więc niedługo o Wilczycy będzie także głośno w świecie anglojęzycznym, bo ten box będzie na pewno szeroko recenzowany. A zatem jest to Czas Wilczycy, a zatem posłuchajmy twórców tego filmu, dowiemy się, jak ten film powstawał. O początkach samych Wilczycy opowie Marek Piestrak. Początki Wilczycy są trudne, to znaczy ja przygotowywałem w zespole, w którym robiłem test pilota Pirksa, u pana Ścibora Rylskiego i pana Konwickiego w Pryzmacie przygotowywałem scenariusz następnego filmu. Niestety z jakichś powodów, no, trudno mi powiedzieć w tej chwili w jakich, to historycy filmu polskiego pewnie wiedzą albo piszą o tym. Ja akurat tego nie wiem, tego momentu, dlaczego zespół został rozwiązany. Dość niespodziewanie, ja nie wiedziałem o tym wcześniej i dopiero dostałem list od Aleksandra Ścibora-Rylskiego, gdzie pisał: drogi Marku, muszę cię powiadomić, że nasz zespół został rozwiązany decyzją władz, wobec tego nie możemy się dalej zajmować twoim scenariuszem. I musisz jakoś już sam sobie dalej radzić. No, na tym to się skończyło. Potem oczywiście tam się wyjaśniały sprawy polityczne i inne, ale to już jakby inna sprawa. I wtedy otrzymałem propozycję od zespołu Silesia, od Ernesta Bryla. Pojechałem do Katowic, no i pan Ernest Bryl powiedział tak: wydaje mi się, że ten projekt może ciebie zainteresować. To jest scenariusz pod tytułem Wadera. Jest to horror, taki horror historyczny według bardzo dobrego opowiadania pana Jerzego Gierałtowskiego. Ale ten scenariusz nam się nie podoba i wydaje się, że reżyser, któremu myśmy chcieli ten film, ten scenariusz przedstawić, no nie mógł dać sobie rady z tym tekstem i zrezygnował, i myśmy zrezygnowali przy wspólnej zgodzie. Ja nie wiem nawet, kto to był, jaki ze znanych reżyserów, ale Ernest Bryl powiedział: ale uważam, że po tym, po Pirksie, po śledztwie w ogóle radzisz sobie w takich tematach i zainteresuj się tym. Ja wziąłem ten tekst, przeczytałem go, i znalazłem rzeczywiście, że to będzie rodzaj kina, które mnie może zainteresować, tym bardziej, że takich filmów też w Polsce jeszcze nikt nie robił. No może trochę Lokis był i ta seria dla Kanady robiona, ale to według klasyków literatury były krótsze filmy, poza Lokisem oczywiście. Więc no, poprosiłem o spotkanie z panem Gierałtowskim, no i zaczęła się współpraca. Nie powiem, że to była łatwa współpraca. To był człowiek uroczy, ale bardzo trudny. I trwało to dosyć długo, zanim udało nam się napisać scenariusz. Ale jak już go napisaliśmy, on mieszkał pod Warszawą, w ogóle w Upiornej, pan Gierałtowski, w upiornej, wydawało mi się, obrośniętej, starej, przedwojennej willi. Ogród był zarośnięty. I w ogóle sam pan Gierałtowski był taki, no był człowiekiem, który się nadawał do tworzenia tego rodzaju wizji, które, ja oprócz tego przeczytałem jego inne też opowiadania, bardzo ciekawe. Natomiast zdecydowanie ten scenariusz, jak był już
jak już został przyjęty i akceptowany, no to tam nastąpiły oczywiście pewne trudności. Trudności były ze strony nie zespołu, bo zespołowi ten scenariusz się bardzo podobał i oczywiście już się przygotowywali do rozpoczęcia produkcji. No w każdym razie władze kinematografii dały nam jeden warunek. Warunkiem tym było to, że negatywnymi bohaterami, się nawet trudno powiedzieć, że negatywnymi, no bohaterami był oddział kozacki, który jakby okupował albo przebywał w Polsce. No, czas zaborów. Tak, więc władze uważały, że widzą tego filmu ewentualnym, jak zostanie wyprodukowany, mogłoby się kojarzyć z obecnością wojsk radzieckich w Polsce, no bo mundury dość podobne, wprawdzie historyczne, ale zawsze podobne na ramienniki, tak zwane pagony, czapki, no, że to nie mogą być kozacy. No więc to był problem, bo jednym z głównych rekwizytów tego filmu był dagerotyp, który się pokazywał bohaterkę, hrabinę, która się zmieniała potem w inną postać. No i ci oficerowie kozaccy oczywiście i ta akcja miała dziać się w czasie powstania styczniowego. No i wtedy to byli ewidentni okupanci. I wtedy były dagerotypy. Natomiast sięgając do historii tamtych lat, tamtego wieku, pierwsze dagerotypy w Polsce pojawiły się według tego, co ja wtedy przeczytałem, około 1848 roku. Być może parę miesięcy wcześniej, być może parę później, ale pojawił się jakiś wędrowny fotograf francuski, który robił zdjęcia w dworach. No i wobec tego, co było w 1848 roku? No była Wiosna Ludów. No i stacjonowały oddziały huzarów austriackich w Polsce. No się nadawali idealnie na okupantów, którzy nikomu nie przeszkadzali. Potem była CK, Cesarsko Królestwo, CK Austria i tak dalej, i tak dalej. No więc proszę bardzo, no. Trudno było, zmieniliśmy to na 1848 rok. Akcję filmu i byli Austriacy, huzarzy na czele z demonicznym Łukaszewiczem Ogierdem. I ich można było bezkarnie. Ich można było bezkarnie, mogli się źle zachowywać. No ale ten bohater, czyli Łukaszewicz, zachował się bardzo elegancko. Tak. No. A jak pamięta początki Wilczycy aktorka Iwona Bielska? I tak naprawdę to myślę, że Wilczyca teraz będzie miała 40-lecie swoje. I ja żyję 40 lat, no oczywiście nie ciągle, nie, ale żyję w takim poczuciu trochę wyrzutów sumienia w stosunku do reżysera, że ja nie spełniłam jego oczekiwań. No mam pełną świadomość tego, że to można było zagrać 100 razy lepiej, ale byłam wtedy młodą aktorką, którą co dziwne, kamera paraliżowała, a na dodatek paraliżowała mnie chyba obecność znanych osób, że i takie poczucie niższości, no takiej małej własnej wartości, że ja tu się skompromituję, a może ja to źle zagram, a to... No w każdym razie myślę, że to na tych wszystkich moich pierwszych rolach kładło się cieniem, a i w ogóle myślę, że na rolach filmowych, że ten strach mnie nie opuścił, czego na przykład nie mam w teatrze, co jest dziwne. Wydaje mi się to rzeczywiście dziwne. No może w Weselu Smarzowskiego zaczęłam się trochę odblokowywać, ale myślę, że jestem przypadkiem medycznym, jeśli chodzi o te kwestie. I tak naprawdę to, jeśli pan pyta o początki pracy związane z Wilczycą, to ja wspominam ten strach, tę odpowiedzialność, że to główna rola i zamiast się cieszyć, to ja się bałam. No i teraz po 40 latach, jak na hasło Wilczyca, w głowie mi się odblokowują takie dwie bardzo dramatyczne, ale osobiste sytuacje,
Znaczy jedna bardziej dramatyczna od drugiej oczywiście. I jedna się wiąże z tym, że 12 grudnia 1981 roku mieliśmy zdjęcia w wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, która to wytwórnia była odległa od domu, mojego domu rodzinnego, a właściwie mieszkania dziadków, odległa o ileś tam set metrów i od wytwórni do domu dziadków dzielił mnie tylko park, Park Poniatowskiego. I pamiętam jak dziś, że rano 12 grudnia, kiedy byłam przygotowana do zdjęć w pełnej charakteryzacji do zjawy, czyli miałam na sobie czarną, wypłowiałą perukę przerzedzoną, czarne zęby, trupio blada i tak dalej, i tak dalej. Dostałam telefon, będę płakać, że, bo wtedy nie było komórek, przybiegł ktoś z produkcji, że dzwoniła moja mama, że właśnie w tym mieszkaniu odległym od wytwórni 300 metrów umarła moja babunia, którą kochałam ponad życie. I ja w tej pełnej charakteryzacji, w histerii poprosiłam, żeby mnie zawieźli tam i wpadłam, mama mi otworzyła drzwi, a ja byłam jako ta zjawa. To bardzo wspominam. Potem oczywiście, kiedy został ogłoszony stan wojenny 13, okazało się, że my w ogóle, no tak, musimy chyba wstrzymać zdjęcia. Nie można zorganizować pogrzebu, no bo był zakaz zgromadzeń. Więc ja widzę siebie teraz w jakimś urzędzie w Łodzi, gdzie się przepycham w tłumie ludzi, prosząc to znaczy próbując załatwić zezwolenie na zgromadzenie, jakim miał być pogrzeb. I to strasznie, strasznie na mnie ciąży to wspomnienie właśnie tej zjawy i potem tego załatwiania, które też było, to było jakieś takie irracjonalne, absurdalne, tragiczne. Jeszcze tu babunia nie żyje, ja leciałam pod gmach Solidarności na Piotrkowską. No to był jakiś szalony czas. Potem zdjęcia zostały wznowione. Ja już jeździłam do Żerkowa, do tego słynnego, ślicznego pałacyku, który odwiedzał również Adam Mickiewicz. Oczywiście tout proportion gardé, ale jeździłam maluchem z Krakowa, przejeżdżając te wszystkie stacje zomowców, przy których palili w beczkach ogień, żeby się ogrzewać, sprawdzając samochody, co tam się w bagażniku wiezie. Więc to był czas, to był prawdziwy horror. I ten horror Wilczycy trochę chyba zszedł na dalszy plan w moich wspomnieniach. A potem następny horror, oczywiście dużo mniejszej wagi, przeżyłam, jak się okazało, że wracając ze zdjęć, dostaję jakiejś dziwnej wysypki. No więc zaczęłam wizyty po lekarzach, oczywiście, a to uczulenie, a to coś, a to śmoś. No i kiedyś przypadkiem w nocy, zapaliwszy światło, zorientowałam się, że ja w łóżku mam mrowie jakiejś po prostu potwornej gadziny, która się okazała pluskwami. Więc to się z tego dworku, w którym umierałam jako żona Krzyśka Jasińskiego, jeszcze przed przemianą w Wilczyce, przywiozłam pluskwy. I potem był też horror, bo trzeba było wszystko dezynfekować. No wie pan, jak to wygląda. Przyjeżdża taka ekipa z takim czymś śmierdzącym i wszystko, obrazy, meble, każdy jeden przedmiot. Oczywiście materace czy łóżka wywalone z balkonu na ulicę. No tak to wyglądało. A samo kręcenie, no czy ja wiem,
No to była jakaś wielka przygoda, ale jak mówię, nadrzędnym uczuciem był chyba paraliżujący mnie strach, czy dam radę. O tym, jak pracowało się w stanie wojennym, opowie Marek Piestrak. Wszystkie produkcje stanęły. Czyli one się zaczęły przed? Myśmy zaczęli przed. Myśmy kręcili zdjęcia już na hali w Łodzi. I potem 13 grudnia przerwano. No wszystko się urwało. Wszystkie przepisy stanu wojennego nie były tak dopracowane, jak się nam wydaje. Właściwie trzeciego dnia po stanie wojennym ja się zastanawiałem, czy ja mogę pojechać do Łodzi, ale nie było telefonów. Więc zdobyłem się na odwagę. No, śmieję się trochę, bo co to za odwaga była. No. I pojechałem na dworzec kolejowy. Się okazało, że można kupić bilet. Nie wymagali żadnej przepustki i przyjechałem do Łodzi. W Łodzi pojechałem do swojej produkcji. No to wytwórnia była otwarta. No. No i się okazało, że jakieś zarządzenia przyszły, już był wyznaczony jakiś komisarz, no ale prawdopodobnie po kilku dniach będzie można zacząć te zdjęcia. No i jak zaczęliśmy zdjęcia, rzeczywiście po jakimś czasie, no to były tylko takie straszne kłopoty natury logistycznej. To znaczy na każdorazowe użycie broni, pistoletu historycznego, no to wszystko było przechowywane na milicji, musiały być wydawane zezwolenia na użycie sztucznej mgły, czyli świec dymnych, ale najśmieszniejsze, no chwilami to było w ogóle śmieszne, no u nas była taka scena, gdzie kareta zjeżdża z takiego wzgórza i te karety i pojazdy dostarczał znany taki góral Jasiek Galica, który współpracował już z filmem polskim i miał nam dostarczyć karetę na zdjęcia. No i, ale nie można było się skontaktować z nim. Telefony nie działały, a jak już działały, to nie można się było połączyć i wreszcie działała poczta i telegram. Wysłaliśmy telegram: Jasiek, przyjeżdżaj na zdjęcia. No jakaś była odpowiedź przyszła, w każdym razie, że tam za dwa tygodnie mniej więcej się może pojawić. No i tak czekaliśmy, no po dwóch tygodniach, no kręciliśmy oczywiście co innego. Okazało się, że po dwóch tygodniach zajeżdża kareta zaprzężona w cztery konie. Jaś Galica jest na koźle tej karety. On nie mógł przetransportować jej samochodem, ciężarówką, bo nie dostał przydziału na benzynę taką, czy na ropę naftową, no, czy na diesla, i załadował całą karetę sianem i przez całą Polskę z Poronina pod Zakopanem przyjechał do Łodzi tą karetą. A jak pamięta stan wojenny i pracę w trakcie stanu wojennego aktorka Iwona Bielska? Podczas którejś tam podróży z Krakowa właśnie do Żerkowa zatrzymali mnie i zapytali, co ja wiozę. Ja mówię: bibułę. I oni mnie puścili, nie sprawdzając. Więc być może miałam takie zachowania związane z głębokim sprzeciwem wobec tego, co się dzieje w kraju. Odwagę pani Iwony pamięta też Marek Piestrak. Aktorów asystenci zawiadamiali, jeżdżąc tramwajem na przykład w Warszawie i szukając ich w mieszkaniach i umawiając na kolejny dzień zdjęciowy w Łodzi na przykład. To były takie, teraz się wydaje śmieszne, ale wtedy no było, no pewne różne anegdoty były. Bardzo odważna była na przykład aktorka, która grała w Wilczyce, Iwona Bielska. Pamiętam, jak jechaliśmy z Łodzi samochodem na zdjęcia, bo pod Łodzią kręciliśmy tam w tym jeden z pałacy, potem kręciliśmy pod Poznaniem. Już nie pamiętam, który to był wyjazd. W każdym razie gdzieś na drodze była kontrola wojskowa. Stał transporter opancerzony, bo chyba to nie był czołg, już nie pamiętam, ale zatrzymali nas na szosie. Na to Iwona Bielska wyrwała się z samochodu i biegnie tam, stąd mówi: na miłość boską, bo cię jeszcze zastrzelą. A ona puka ten pancerz i do nas krzyczy: sprawdzam, czy nie jest z tektury, nie, to prawdziwy. No i tam
Podszedł jakiś oficer, aby gdzie, tego macie przepustki, mamy przepustki, jedziemy na zdjęcia, no to jedźcie. No. Prasa oczywiście nie wychodziła, ludzie słuchali, słuchaliśmy wieczorami Wolnej Europy. Słuchaliśmy, pamiętam już wtedy chyba nadawali z Wolnej Europy, żeby Polska była Polską, ten tym Pietrzaka, który bardzo wtedy się elegancko zachowywał. Przeżywaliśmy oczywiście te rzeczy, o których się dowiedzieliśmy, czytaliśmy o te tragedie no, na Śląsku, no, tego typu. Ale trzeba było to robić. No. Traktowaliśmy to jako nasz obowiązek. No. Stan wojenny i warunki pracy w nim wspomina też charakteryzatorka Alicja Kozłowska. No właśnie, proszę pana, na pewno 40 lat cofnąć do tyłu się nie da, ale są na pewno wspomnienia, że był to bardzo trudny okres dla filmowców, bo to był stan wojenny nas zastał, kiedy kręciliśmy pod Łodzią, w Klęku bodajże tam w Łagiewnikach, jakieś sytuacje wybuchowe, dynamiczne, bardzo dymowe i nie sądziliśmy, że następnego dnia będziemy mieli, że tak powiem, stan wojenny. Po czym była dosyć długa przerwa, nie wiem czy 2 czy 3 tygodnie, myślę, że tak chyba 3 tygodnie i wróciliśmy na plan zdjęciowy, to był chyba tam gdzieś Poznaniem, w Żerkach, czy, no trudno mi powiedzieć. W każdym razie były bardzo olbrzymie śniegi i bardzo, bardzo, bardzo trudne warunki, bo było bardzo zimno, to jest raz. I w hotelach, w których mieszkaliśmy, było też bardzo zimno. Ja po prostu sypiałam z moją koleżanką, asystentką w jednym pokoju, ja w służbowym kożuchu z kapturem na głowie. Ponieważ mam duży nos, to myślałam o tym, żeby jeszcze jakieś skarpetki założyć, bo było też zimno. Podawano nam strasznie, strasznie zimne obiady, orężadę do popicia, zamiast marzyliśmy o gorącej herbacie. Także było bardzo, bardzo trudno, ale współpraca z Markiem Piestrakiem, reżyserem, była fantastyczna, tak samo z aktorami, bo to aktorzy znani, Iwona Bielska, Łukaszewicz, Niemczyk, więc to już nazwiska mówią jakby same za siebie, że są wspaniałymi i rozumiejącymi. Natomiast jeżeli chodzi o charakteryzację, to proszę pana, teraz dużo łatwiej się robi, dlatego że są tak zwane maski, które można w jakiś sposób przylepić, później dorobić, wykończyć i tak dalej. Wówczas nie było takich sytuacji, ponieważ byli się bardzo skromni. Robiło się, że tak powiem, wymyślając pewne elementy i jeżeli pan widział właśnie Wilczycę, która, tak jak wspomniałam, Iwona Bielska grała, to po prostu ta charakteryzacja była no, niesłychanie trudna z uwagi na to, że trzeba było powtarzać. Maskę zakłada się wielokrotnie, natomiast nie było też polaroidów, nie było po prostu jakiegoś takiego sprzętu, żeby po prostu następnego dnia można było to samo tworzyć. To tylko rysowało się w scenariuszu czy w scenopisie pewne elementy i zarysy, żeby można było to tworzyć kolejnego dnia. Pracę w stanie wojennym wspomina także montażystka filmu, pani Maria Kuźmińska-Lebiedzik. Bywało tak, że nasza praca przedłużała się ponad godzinę 22. Dowcip polegał na tym, że należało nas rozwieźć do domu. Moja asystentka mieszkała nieco dalej ode mnie, a więc taksówka, który po nas przyjeżdżał, woził nas w ten sposób, że obydwie leżałyśmy na tylnym siedzeniu, żeby nas nie było widać, żeby nas policja nie zatrzymała. To były oczywiście takie momenty, gdzie nas to też bawiło, ale jakichś szczególnych trudności, które by nam pracę utrudniały, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie znajdowałam. Stan wojenny kojarzy się także z ogromnymi brakami aprowizacyjnymi. Czy te braki dotykały także produkcji Wilczycy? Oczywiście, że były, na wszystko musieli uzyskiwać jakby dodatkowe przydziały, dodatkowe zezwolenia na wyżywienie tej ekipy. Oczywiście myśmy kręcąc poza wytwórnią, kręcąc w plenerze, na przykład w pałacu pod Poznaniem, czy w innych tych miejscach, no dosyć długo, wiele czasu spędziliśmy w Żerkowie, to jest no też... Tam jest pałac, w którym się toczy większa część akcji Wilczycy. Śmiełów. Tak, no to jest miejscowość Śmiełów, Żerków. No to mieszkaliśmy w dawnym takim ośrodku wczasowym chyba i tam była jakaś stołówka, no więc
Oczywiście, że to było wyżywienie dość nędzne, no niemniej jednak z głodu nikt nie umierał. No. Braki aprowizacyjne wspomina także charakteryzatorka Alicja Kozłowska. Proszę pana, powiem panu tak, że mieliśmy po prostu szminki, mieliśmy pudry i ja po prostu to zrobiłam, o ile ja pamiętam, bo później powtórzyłam też w Grzeszniku Piotrka Bajora podobną sytuacją, bo to było tak niedługo po tej Wilczycy, myślę, że z 5 czy 6 lat robiony ten film, więc podobną techniką robiłam. Proszę pana, to jest bardzo, bardzo dziwne, ale po prostu wata, lignina, jakieś mastiksy, to są kleje do zarostów i szminkami. No, kombinowałam tak, żeby aktorka nie miała uczulenia, to jest raz. Próbowałam na swoich dłoniach. Mój mąż też po prostu w jakiś sposób takim statystą do tych usług specjalnych, żeby najpierw zrobić coś i później po prostu pomysł. Tak jak Has świętej pamięci mówił, że i Barański, który żyje, że mówi, pani ma oko graficzne i plastyczne, w związku z czym po prostu postanowiłam to wykorzystać, że tak powiem, bo lubię malować, rysować. Więc to mi wszystko podpowiadało i sposobami takimi różnymi, bo jak powiedziałam, 40 lat temu nic nie było w wytwórni. Były lajchnerowskie szminki niemieckie i jak już była, prawda, jakaś francuska szminka czy po prostu podkład, to już było wielkie, wielkie wygodnictwo i wielka radość dla nas, bo się zupełnie inaczej pracowało. Mhm. Natomiast teraz jest zupełnie inna technika, mamy możliwości, jest fantastycznie, jest fantastycznie. I tak mi nieraz przykro jest, że po prostu starych nie szanują w jakiś sposób, bo my na przykład nie mamy tantiem. Koleżeństwo z całej Europy mają tantiemy za charakteryzację, a my niestety nie mamy. Posłuchajmy jeszcze, jak Alicja Kozłowska mówi o samym koncepcie charakteryzacji Wilczycy. Nikt mi nie podpowiadał. Absolutnie to była moja wizja, moja koncepcja i później po prostu, bo zrobiłam próbę i Marek Piestak, pan Marek, reżyser, zaakceptował i był po prostu mile zaskoczony i to kontynuował, bo skoro zaproponował mi drugą serię, to nie dlatego, że byłam miła, czy to, tylko po prostu pracowałam i te projekty, które zapodałam, to były akceptowane. Także nie po współpracy, ale to nic darmo, trzeba po prostu się wykazać. I tak i podobnie było u Hasa, czy u Barańskiego. Mhm. Także to po prostu, ale to są takie perełki, że ludzie, którzy, reżyserzy, którzy znają się na tym, oczekują po prostu czegoś więcej, nie tylko po prostu jakieś tam rysunki. Tę samą charakteryzację, nad którą pracowała pani Kozłowska, wspomina aktorka Iwona Bielska. Wie pan co, ja byłam już chyba po doświadczeniach z Żuławskim. Więc mnie ta charakteryzacja wydawała się po prostu ulgą w salonie kosmetycznym. Po tym, co myśmy przeżyli na Srebrnym Globie, kiedy nas smarowano takim mleczkiem kosmetycznym, żeby zmarszczki robić, przyklejali nam na butapren takie urządzenia do oddychania, potem malunki na twarzy, te takie niby księżycowe, to trwało naprawdę 4-5 godzin. Więc charakteryzacja do Wilczycy już mi nie była straszna po tym wszystkim. Oczywiście szybciej mnie panie robiły na ładną, żeby loczki i tak dalej, a ta zjawa to chyba najgorzej było z zębami, bo się zjadało tę czarną farbę, która miała udawać szczerby. No wtedy to wszystko było robione, jak pan wie, pomysłem, to jeszcze nie było, że tak powiem, procedur, tylko wiele zależało od kreatywności charakteryzatorów, pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było takie straszne. Peruka i jakieś tam, no coś tam z twarzą rzeczywiście, blado, sino i tak dalej. Ale jak mówię, po doświadczeniach na Srebrnym Globie, to już była przyjemność. Jaka jednak była koncepcja reżysera? Jak Marek Piestrak
myślał o Wilczycy, jakie zasady postanowił przyjąć w pracy nad tym filmem. Opowie on sam. No ja do tego wszystkiego podszedłem w ten sposób, że to nie może być, jakby w nawiasach z przymrużeniem oka ten film. Że to trzeba poważnie potraktować widza, że widz się ma przestraszyć, ma widz uwierzyć w to wszystko. No oczywiście o tyle, o ile, no ale, ale przyjąć tą konwencję i się bawić już tą konwencją, że jesteśmy zanurzeni w takim świecie. I stąd też aktorzy to potraktowali poważnie, troszeczkę z wyjątkiem troszeczkę tak narysowanej jakby z przymrużeniem oka troszkę tego okupanta, tego Łukaszewicza. Trochę fircykowaty taki oficerek, który gra tam, śpiewa sobie i na tym. Natomiast reszta była na poważnie. Staraliśmy też oczywiście zrobić możliwie prawdopodobne te sceny pojawiania się tego tej Julii. To był po wielką pomocą był operator zdjęć specjalnych, pan z łódzkiej wytwórni. To wszystko, oczywiście nie było mowy o żadnej technikach komputerowych, tylko pan Jan Olejniczak, tak. On stosował metody jeszcze z lat 20. Ten lustra szuftana, także tam to się jakoś zakładało się przed obiektyw takie urządzenie, które pozwoliło potem wkopiować ukazującą się postać, na przykład wychodzącą z mgieł na skrzyżowaniu, no, w Wilczyce. Potem no, trudno było niektóre rzeczy były trudności, wymagały inwencji operatora. No jak jeden z bohaterów idzie z taką świecą w ciemnościach, no po schodach, gdzie tam siedzi potem Wilczyca, więc jak było oświetlić go. No i to zbudował operator maluteńką jakąś lampkę w świece, którą tak ukrywał i która rzucała światło mu na twarz, światło, że była widoczna twarz, naokoło było ciemno. Prawda? Zwracaliśmy uwagę na szczegóły techniczne, na odlewanie kuli święconej, no, i naładowanie tego pistoletu. Wilczyca to także bogata warstwa rekwizytów. O tej stronie filmu opowiada dekoratorka wnętrz pani Wiesława Chojkowska, która debiutowała jeszcze w latach 50., między innymi pracując na planie Pożegnań Wojciecha Hasa. No ja robiłam wnętrza do tego filmu. Ten film miał szczęście czy nieszczęście, że zdjęcia się rozpoczynały, miał się rozpocząć 14 grudnia, tak? A rozpoczęły się dużo później. Dekoracja była gotowa w sobotę, odebrana wszystko, a w niedzielę wiadomo co było. Pan ogłosił stan wojenny. No i tak to trwało, nie wiem jak długo, nie pamiętam, to jednak 40 lat temu. Także jak to długo trwało, w każdym razie ktoś załatwił to, że mogliśmy robić te zdjęcia. To było taki dworek pod Łodzią, bardzo sympatyczny, tak. I robiliśmy tam zdjęcia, a potem robiliśmy w pałacu, takim Śmiałowie, który jest związany z Mickiewiczem, bo on tam przebywał. To był tylko pałac, zresztą z przepięknym parkiem. Cała przyjemność robienia tego, co robiłam, bo niewątpliwie to była praca dość, no tak jakby pan, poza domem i tak dalej. To jest to, że każdy film coś wnosi, do każdego się trzeba przygotować. Każdy trzeba dokumentację zrobić tego wszystkiego, bo tam meble to przedmioty. Ale coś zawsze jest takiego, że trzeba tego się nauczyć. I to jest bardzo, bardzo taka praca, która zresztą w każdym zawodzie się trzeba uczyć. Lekarz się też musi uczyć, bo wszystko się, no tylko, że tu się trzeba uczyć
do tyłu, bo to, co jest, to jest. Teraz mówię, są takie, że można do IKEA wejść, rozłożyć sprzęt i robić zdjęcia. No. No tak. A te, trzeba się uczyć tego, co było wcześniej. Tak, a jak pan się pyta, jak to się zdobywa, to czary-mary, to jest najtrudniejsza rzecz w tej pracy. Bo to, co ja sobie wymyślę, albo zobaczę w tej historii, tak, no to jest jedno, a zdobyć to, to jest drugie, wie pan. No to jak pani zdobywa? A różnie, wie pan. Z muzeów to trudno pożyczać, oni raczej nie pożyczają, ale na ogół to tak, po antykwariatach, prywatnych ludziach, którzy od niektórych trzeba to było wyżebrać, a drudzy to mieli taki zawód też, taki magazyn, którym wypożyczali. Także różne były. Część potem już to jak takie drobiazgi, to lepiej było to kupić, także na koło kupowałam takie, bo to potem za wypożyczenie trzeba płacić. I czasem więcej niż to, co ja kupię tam na tym. Także no, doszłam do takiego porozumienia z kierownictwem, że pozwolili mi kupować tak. No. Cały materiał filmowy oczywiście ktoś musiał poukładać. Tą osobą była montażystka pani Maria Kuźmińska-Lebiedzik. Ja poznałam Marka, jak on współpracował przy jakimś innym filmie. Było to znacznie wcześniej, aniżeli on realizował Wilczycę. I potem jak się okazało, że ta realizacja dojdzie do skutku, to zaproponowano mi tę współpracę. Ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ Marek jest człowiekiem bardzo ciepłym, serdecznym, miłym i podejrzewałam, że taka będzie też ta współpraca właśnie, taka sympatyczna. I rzeczywiście nie było żadnych spięć, no naturalnie różne dyskusje w zależności od tego, z jakim materiałem miało się do czynienia. Oczywiście, jak pan się orientuje i wie pan to doskonale, te wszystkie tak zwane efekty specjalne do obydwu filmów, zarówno do Wilczycy, jak i do Klący Doliny Węż zresztą i w Czubicach i Kapturach też te efekty specjalne były robione. Natomiast były to metody, jak na owe czasy, jednak chałupnicze. Nie mieliśmy ani takich środków. Ten specjalista, który nam to robił, był całkiem niezły, gdyby on miał dzisiejsze możliwości. Przypuszczam, że byłby naprawdę znakomity. Więc robił to na miarę możliwości i możliwości finansowych także. No i z tym było właściwie najwięcej, że tak powiem, tych kłopotów. Jak również no, z charakteryzacją, która wymagała, no, jak pan wie, szczególnej uwagi. Ale współpraca z Markiem jest współpracą absolutnie od początku do końca sympatyczną. I jestem w stanie tylko powiedzieć, że świetnie się można z nim dogadywać, że nie jest takim reżyserem, który powie nie, to tylko tak. I jeżeli się ma jakąś propozycję, jeżeli on uzna, że ta propozycja jest dobra lub lepsza, to naturalnie na tę propozycję przystanie. To nie było tak, że tak jak na przykład u Kawalerowicza, że on ma wizję tylko taką i absolutnie żadne inne nie przyjmie do wiadomości. Także ja współpracę z Markiem wspominam wspaniale. Przy wszystkich filmach, z którymi z nim współpracowałam. Wilczyca kojarzy się także z odwagą obyczajową. Już na plakacie filmu widzimy obnażony, namalowany kobiecy sutek, jak wspomina Iwona Bielska, rolę, która wymagała od niej także odwagi w tej sferze. Jeśli chodzi o swobodę obyczajową, no to te nagie sceny, kiedy ja pokazywałam biust i kawałek pupy, no to dla mnie to było straszne przeżycie. To było, o Jezus, bo sobie właśnie wyobrażałam, co to będzie, jak dziadek zobaczy. Chociaż dziadek nie był jakiś specjalnie pruderyjny, ale też, to było, to pamiętam, też było paraliżujące. Jezus, ta scena w dorożce z Olem, po prostu. Olo uroczy, też przejęty moimi nerwami. Wie pan, to się płaci za takie rzeczy naprawdę wysoką cenę. To nie jest takie sobie hopsiu, może teraz już jest. Poza tym, ja zawsze miałam kompleksy dotyczące swojego wyglądu i nawet mniej niż o wstyd chodziło o to, że się wszyscy zobaczą, że jestem nieszczupła.
No ale to już takie, to już takie są osobiste, chodzące po głowach te różne przywary, robaki, które zatruwają głowę kompletnie niepotrzebnie. Ja się bardzo wolno uczyłam wyzbywać tego paraliżującego strachu przed kamerą. Pamiętam, że kiedyś Beata Tyszkiewicz, grałyśmy siostry w jakimś filmie i ona mówi, ty musisz, ja traktuję kamerę jak kochanka. Nie wolno się bać kamery. A ja jej się ciągle bałam. Sukces dystrybucyjny filmu wspomina Marek Piestrak. Pamiętam, że jakoś dzień czy dwa dni po premierze i w ogóle nie miałem pojęcia, jak ten film jest przyjmowany. Oczywiście czekałem na to z wielkim zainteresowaniem. Miałem takie pewne obawy, bo równocześnie weszło na ekrany Wejście Smoka. Pierwszy film karate słynny. No. Ale jakoś przyjechałem do moich przyjaciół z telewizji, gdzie też już chyba zaczynałem przygotowywać przyłbicę do redakcji filmowej. Pamiętam jak dzisiaj Wojciech Jędrkiewicz, Hanka Probulska, tam pracowali bardzo świetni redaktorzy, pomocni bardzo w pracy. I ledwo wszedłem do redakcji, oni mówią, Marek, ty wiesz, jak idzie Wilczyca? Ja mówię, no jak? No kolejki stoją pod kinami. Ja mówię, niemożliwe, nie róbcie mnie. Tak, rzeczywiście. To od nich się dowiedziałem o sukcesie tego filmu. Nie zapomnę im tego nigdy, no. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, przygotowując się do tego podcastu, zgodnie podkreślają, że z panem Markiem Piestrakiem pracuje się znakomicie. Alicja Kozłowska podsumowuje sprawę wręcz filozoficznie, pisząc o warsztacie charakteryzatora filmowego. Kim jest charakteryzator? Pisze o tym w wstępie do tomiku wierszy, które napisała i które niedługo wyda. Wierszy poświęconych ludziom z polskiej branży filmowej. Ludziom, z którymi pracowała. Bardzo czekam na ten tomik. Posłuchajmy tego wstępu, dlatego że świetnie podsumowuje on to, kim charakteryzator jest, kim jest także filmowiec. Tuż po tym wstępie usłyszymy panią Alicję, jak podsumowuje pracę z Andrzejem Kotkowskim, z którym pracowała przy serialu Miasto z Morza. Podsumowuje to wierszem. Jestem ze środowiska filmowego. Charakteryzator to nie tylko zawód, ale coś z psychologa. Powierzchowność nie liczy się, lecz jego wnętrze. Oceniam usposobienie, osobowość, odczucie bólu, radości, skłonności i wrażliwości. Jakże często bywa, że ci wielcy są mali, a mali wielcy. To moje spostrzeżenia od tak zza kulis zawodów artystycznych. Bardzo często w życiu liczy się przypadek i szczęście, które toruje niejedna kariera wpisana. Otóż 15 lat temu, będąc na działce, prażąc się w upalnym słońcu, jednocześnie chłodząc się w basenie, zauważyłam malutkiego ptaszka, nieopierzonego jeszcze, siedzącego na ławce tuż obok mnie pod drzewem, orzecha. Widok ten natchnął mnie do głębi, by zrobić zdjęcie i napisać kilka słów i tak się zaczęło. Od tej chwili zawładnęła mną przepiękna, otaczająca przyroda, śpiew ptaków, urok kwiatów, zapach lasu i łąk oraz obecność zwierząt w krąg. Napisałam kilkanaście wierszy, spostrzeżeń rodzinnych, rodzina jest mi bliska, o znajomych i koleżeństwie z filmowego środowiska. Po latach zauważyłam, jaką wartość wnoszą ludzie starsi. Będąc starą osobą, to okruszek życia każdego z nas. Jakże cieszę się, że dane mi było spotkać tak wielu wspaniałych artystów w różnych zawodach filmowych oraz wybitnych aktorów polskich i światowej sławy zagranicznych. W mojej pamięci zawsze będzie wielki reżyser Wojciech Jerzy Has, który niejako nadał bieg dalszy w polskiej kinematografii. Plastyczny, jakże wymagający. W filmie pod tytułem Sanatorium pod Klepsydrą wybitny reżyser, postać o wyczuwalnej tak zwanej kresce plastycznej, jakże wymagający, dzięki Bogu, że był. To jego filmy były na festiwalach nagradzane. Poprzez mój udział w realizacji filmów Wojciecha Hasa miałam wiele propozycji tworzenia filmów kostiumowych, które są ciekawe, ale znacznie trudniejsze. Zatem zapraszam do mojego tomiku, by zapoznać się z moimi spostrzeżeniami otaczającej nas przepięknej przyrody z uwagą, by ją strzec oraz zapoznać się z charakterystyką niektórych z nas.
I mam tutaj, prawda, i o Kotkowskim, i o Kuc, i Has, i Alicja Kluba, rektorowa, bo byłam z nią zaprzyjaźniona. No po prostu wielu, wielu mam twórców. Waldka Pokromskiego też, Anka Adamek. Nie drodź się, kocie, bo nie masz racji. Nie drodź się z pionem charakteryzacji. Oni ci wszystko wmówią, wyperswadują. Aktorów, jak będziesz chciał, to tak wymalują wąs w górę, proszę bardzo, czy w dół, ufryzują, a może broda urody doda, z małpy w pięknisia zrobić trzeba, a niech to cholera, jak trzeba, to trzeba. Nic to, bo mamy zgodę kotka lidera. Miał, miał, coś tylko cię miał, akceptację na naszą charakteryzację. Wilczyca doczekała się także sequelu i to w reżyserii samego Marka Piestraka. Film Powrót Wilczycy wszedł na ekrany w roku 1990. Jakie były początki tego projektu? No to się zaczęło właściwie w zespole Oko u pana Chmielewskiego i producenta Włodarczyka. Się zastanawiali, co ja powinienem zrobić. No to może duże słowo, co powinienem, ale co bym chciał zrobić. Ale to było równocześnie połączone z propozycją z ich strony. A może by zrobić coś, no bo wszyscy poszukiwali sukcesu, poszukiwali pieniędzy, kinematografia się zmieniała, wszystko się zmieniało. Więc powiedzieli, no zrobiłeś kiedyś Wilczycę, która była wielkim sukcesem, ponad 2 miliony widzów w Polsce, ponad dokładnie, to nie wiem nawet ile, ale wiem, że ponad. I sprzedaż do wielu krajów i festiwale i tak dalej, to może byś coś zrobił, jakby dalszy ciąg może, albo może ktoś by ci to napisał. Ponieważ firma, zespół Oko współpracował już trochę z pisarzem, panem Jerzym Siewierskim, którym omawialiśmy różne tematy, które mogłyby zainteresować reżyserów różnych, czy też mnie także, no to może pomyśleli, że może pan Siewierski by coś napisał, czy przygotował. I tak się zaczęło. No poprosili pana Siewierskiego. Pan Siewierski pisał kolejne wersje pomysłu scenariusza, które ulegały kolejnym zmianom, no bo przecież na czele zespołu stał wybitny reżyser, który miał też swoje pomysły. Potem zaczął współpracować przy pisaniu scenariusza, o ile sobie przypominam, pan Jędrkiewicz, redaktor zaprzyjaźniony ze mną i z zespołem, redaktor telewizji polskiej, więc współpracowali także przy rozwijaniu scenariusza, współpracowali z panem Siewierskim, dwaj też moi dobrzy dawni współpracownicy i koledzy, pan Wojtek Jędrkiewicz i Wojciech Niżyński. No i w końcu powstał scenariusz Powrotu Wilczycy, który no nie miał wiele wspólnego z poprzednią Wilczycą, ale po prostu jakoś duch odradza się postać Wilczycy, wciela się w inną postać, która jest tym wilkiem. No, akcja została umieszczona w Krakowie, między innymi w Krakowie, w czasach zielonego balonika i co jeszcze tutaj można powiedzieć. No, no myśleliśmy też, no wprowadziliśmy też postać jakby taki podobną do postaci Wilczycy, dziwnego trochę lekarza, aczkolwiek który zajmował się teoriami freudowskimi. Czy pracując nad Powrotem Wilczycy, Marek Piestrak czuł jakieś ograniczenia wynikające z nowej sytuacji w polskiej kinematografii po transformacji ustrojowej? Odczuwałem o tyle, że jakby większe ograniczenia były chyba finansowe i produkcyjne. Film no, nie był tak trudny jak poprzednie filmy, chociaż były bardzo trudne zdjęcia specjalne, czyli charakteryzacja specjalna. Była zmiana kobiety wilkołaka w Wilczyce
I to było bardzo trudne. No miałem wybitnego charakteryzatora artystę, Waldka Pokromskiego, który już wtedy był słynnym, pracował dla największych hollywoodzkich gwiazd. I tu był bardzo oddany i wielką rolę odegrała jego charakteryzacja. Oczywiście były wielkie trudności, jak zwykle były, na które powinienem być przygotowany, a mimo wszystko do końca nie byłem przygotowany, to znaczy do zdjęć specjalnych, do detali, bo charakteryzacja ogólna tego wilkołaka była wspaniała, no ale ona, chcieliśmy pokazywać, jak wyrastają włosy ze skóry, jak się zmienia. No i to było bardzo trudne. W końcu jakoś tam daliśmy sobie radę dzięki i charakteryzacji, i operatorom, i jakoś to wygląda, no także. Natomiast odczuliśmy głównie już, dystrybucja nie była ta, co poprzednio. Nastąpiła ogromna fala kaset sprzedawanych na straganach, na targach, wszędzie za grosze kasety z całą produkcją ostatnich 20 lat kryminałów, science fiction, horrorów włoskich, francuskich. Były wspaniałe filmy klasy A, których nie widzieliśmy, ale były też B, C i D. I to wszystko było tak wymieszane, że po prostu dystrybucja kompletnie leżała tego filmu. I po prostu to już było zupełnie co innego, inne wyzwanie. W sposób piracki nadawały wtedy także jakieś były stacje telewizyjne. Stacje telewizyjne, które czytaliśmy w gazetach programy telewizyjne jakichś stacji i się okazuje, że była w Warszawie stacja, która puszczała na okrągło i te Spiota Pirksa, i Klątwę, i Wilczycę dziennie po parę razy. Przez wiele dni, ale oczywiście nie było mowy o żadnych tantiemach, o niczym, bo to wszystko nie istniało. To było piractwo dopiero. Warto wspomnieć, że Marek Piestrak wciąż ma w swoich zbiorach scenariusz, który napisał do innego opowiadania Gierałtowskiego pod tytułem Pomarlica. Wciąż marzy o realizacji tego filmu. Może jakiś producent z wyobraźnią, który słucha tego podcastu, postanowi dać tą szansę panu Markowi. Byłoby wspaniale zobaczyć jego nowy film. Najlepiej pracę przy filmie jako takim i zapytana też o to, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być montażystą, ale także, żeby być po prostu człowiekiem filmu, podsumowuje Maria Lebiedzik i chciałbym chyba tą myślą zakończyć ten odcinek. Przede wszystkim trzeba lubić ludzi, bo jeśli się ich nie lubi, a ma się z nimi do czynienia w szerokim zakresie, to już jest wtedy niekomfortowa praca. Ja ludzi kocham. W związku z tym zawsze mi się podobało to, że mam do czynienia z ludźmi. Również podobało mi się to, że zmieniają się ci ludzie, że to nie jest tak, że jest to cały zespół, tylko że przy każdym filmie jest ta ekipa inna i że ma się styczność z innymi aktorami, reżyserami, operatorami. Dziękuję wszystkim moim gościom, którzy poświęcili mi swój czas. To była wspaniała przygoda odwiedzić ich, dzwonić do nich, rozmawiać z nimi, przygotowywać ten odcinek o Wilczycy. Dziękuję także Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, które bardzo pomogło mi w uzyskiwaniu kontaktów, a także panu Markowi Piestrakowi, bez którego pomocy absolutnie ten odcinek nie mógłby powstać. Zapraszam już teraz na odcinek o teście pilota Pirksa. To będzie trzeci odcinek z cyklu poświęconego Markowi Piestrakowi. Cofamy się coraz to bardziej w czasie. W tym odcinku będzie także o dzieciństwie pana Marka i o jego filmowej młodości. Innymi słowy, robimy takie memento nolanowskie, cofamy się w czasie do samego początku. No i docelowo mam nadzieję, że te odcinki będą słuchane w różnej kolejności, ale będzie można ich słuchać także od tyłu, zaczynając jednocześnie od początku, to znaczy od testu pilota Pirksa, rok 78, poprzez Wilczycę, właśnie rok 82, aż po Klątwę Doliny Węży, rok 1987. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie. Bardzo zapraszam już teraz na kolejne odcinki Spoilermastera. Zachęcam do wsparcia podcastu na patronite.pl i mówię to, co zawsze na koniec odcinka. Kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.